Przygotuję dla Was 3 propozycje sałatek karnawałowych i nie tylko, nadadzą się na każdą dowolną imprezę. Będą to m.in. sałatka gyros, sałatka brokułowa oraz sałatka ryżowa z ananasem. Zaczynamy od sałatki gyros. Najpierw pokrój kurczaka w kostkę około centymetr na centymetr. Wszelkie proporcje znajdziesz w opisie tego filmu. Następnie kurczaka podsmaż na około 2 łyżkach oleju. Musisz dokładnie go przypiec, zarumienić. Następnie dodaj bardzo, bardzo dużo przyprawy właśnie gyros. Takiej gotowej wymieszaj i smaż przez około 10 minut. Kolejnym krokiem oczywiście będzie kapusta pekińska. Taka ilość, jaką tutaj widzisz. Również musimy pokroić drobno w kostkę. Jest tutaj duża kapusta, myślę, że około kilograma będzie ona ważyła. Następnie ułóż już pierwszą warstwę kapusty w misce, w której to będziemy przygotowywać całą sałatkę. Kolejnym krokiem są pomidory. Z pomidorów wycinamy tutaj końcówki szypułek. Najpierw takie półplasterki i w kosteczkę. I również pomidor trafia do miski. Na sałatę tak też tworzymy drugą warstwę. Następnie ogórek konserwowy. Kilka sztuk tutaj się znajdzie. Również najpierw w takie półplastereczki. I tak samo ogórki trafiają na warstwę pomidorów. Sałatka gyros jest to sałatka warstwowa. Następnie cebula czerwona. Jest ona idealna do takiego typu przepisów. Nie jest ostra jak cebula biała. Następnie kukurydza konserwowa oraz wcześniej podsmażony kurczak. Wszystko układamy warstwa po warstwie. Na to leci ketchup i w moim przypadku jogurt naturalny. Może być oczywiście majonez, tylko wtedy macie więcej kalorii, ale co za tym idzie też większy, głębszy smak. I tak oto prezentuje się sałatka gyros. Był to pierwszy przepis. Koniecznie musicie ją wypróbować i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawienia łapki w górę. Kolejnym przepisem jest sałatka brokułowa. Co ciekawe, z brokuła surowego. Możecie też go zblanszować. Najpierw musimy wyciąć sobie takie różyczki, tak jak widzicie to w tym momencie. Trzon brokuła, który Wam zostanie, możecie wykorzystać do wygotowania wywaru. Dodajemy wtedy do pozostałych warzyw i gotujemy. Bardzo fajnie się wtedy bulion zaromatyzuje. Następnie cebulka oraz, jak widzicie, pęczek szczypioru. Jedna cebulka w zupełności tutaj wystarczy. Cebulkę najpierw kroimy na połówkę i później takie półplasterki. Cebulę dodajemy do miski z brokułami i zabieramy się za kolejny składnik, mianowicie szczypior. Szczypior siekamy bardzo drobno. Następnie papryka czerwona. Nie musi być to czerwona, może być żółta, może być zielona. Taką, jaką akurat może macie albo znajdziecie na promocji. Ja zawsze filetuję paprykę tak, aby pozbyć się gniazda nasiennego, a następnie kroję w paski i w kosteczkę. Wszystko trafia do miski, przepięknie to wygląda, niesamowicie pachnie i kolejnym krokiem, kolejnym składnikiem jest pierś wędzona z kurczaka. Może być indyk, może być inna, na przykład szynka konserwowa, jednak ten aromat wędzenia tutaj jest bardzo, bardzo fajny i wyczuwalny w całej sałatce. Oczywiście kroimy również w kostkę około centymetr na centymetr. Następnie jedna kulka mozzarelli. Tak samo nie zaskoczę Was, jeżeli powiem, że kosteczka około centymetr na centymetr również trafia do miski i jajka. Myślę, że 4 jajka, 3-4 tutaj w zupełności wystarczą. Oczywiście też znajdziecie wszystkie składniki w opisie i kroimy. Składniki trafiają do miski. Jest to naprawdę bardzo, bardzo pożywna i zdrowa sałatka. Oczywiście do tego sól, dosyć spora jej ilość oraz pieprz czarny mielony na świeżo.
Do tego domowy majonez, z tego jest taki rzadszy, pokazywałem go Wam w innych odcinkach. Jeżeli nie macie, no to możecie dodać zwykłego majonezu albo jogurtu naturalnego, który ma mniej kalorii. Mieszamy całość i tak to moi drodzy wygląda. Brokuła możecie też zblanszować, ale nie jest to konieczne. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę, klikajcie dzwoneczek i przechodzimy do kolejnego przepisu. Kolejnym przepisem jest oczywiście sałatka ryżowa z ananasem. Mamy tutaj około szklanki ryżu ugotowanego wcześniej, moi drodzy, na al dente. Jest on sypki z tego względu, że go przepłukaliśmy bardzo dokładnie pod zimną wodą i odsączyliśmy. Koniecznie to musicie zrobić. Następnie ugotowane jajka na twardo kroimy w kostkę. Przerzucamy jak najbardziej wszystko do miski. Dodajemy konserwową kukurydzę oraz ogórki. Mogą być kiszone, mogą być konserwowe, czyli wodzie. Kroimy w takie paseczki i następnie drobna kosteczka. Przerzucamy oczywiście do miski i zabieramy się za paprykę, tak jak to widzieliście w poprzednim przepisie. Filetuję tak samo, czyli wykrawam gniazdo nasienne i również papryka jest krojona teraz w kosteczkę, trafia do środka miski. Przepięknie to wszystko wygląda, sałatki są bardzo proste w wykonaniu. Następnie szynka konserwowa z indyka w moim przypadku, bardzo dużo białka ona zawiera, tak więc jest bardzo, bardzo pożywna i odżywcza. Kroimy w kosteczkę, najpierw takie paski. Oczywiście możecie dodać innego ulubionego mięsiwa. I kolejno ananas, oczywiście świeży. Nie używajcie tutaj spuszki, ponieważ nie o taki smak nam chodzi. Świeży ananas zupełnie charakteryzuje się innym smakiem i doznaniami dla naszych kubków smakowych. Kroimy tak jak widzicie, wykrawamy tak zwane drewno ze środka, które jest bardzo, bardzo twarde. Niektórzy ludzie to jedzą, ja jednak nie. Miska okazała się zbyt mała do wymieszania całości, tak więc przesypuję wszystkie składniki do innej. Oczywiście całość dosyć mocno solimy. Pamiętajcie, że ryż bardzo dużo soli wciągnie. Następnie 2-3 solidne takie łyżki majonezu i tutaj suszone pomidory z bazylią. Nie pozostaje nic innego, jak tylko to wszystko wymieszać i zaserwować. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję i dajcie znać w sekcji komentarzy, która z sałatek najbardziej Wam przypadła do gustu. Cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.